Dostajemy dzisiaj prześliczne słowo. Słowo, które nas prowadzi do podjęcia konkretnej decyzji. Słowo, które stawia nam bardzo mocne pytanie. To pytanie, które wybrzmiewa w tej Ewangelii. A wy za kogo mnie uważacie? Kim dla was jestem? To jest pytanie o naszą głęboką tożsamość. Jesteśmy w Ewangelii świętego Łukasza. Bardzo dziwne jest to, że Łukasz nie zapisał, gdzie to wydarzenie miało miejsce. Gdybyśmy tę samą Ewangelię przeczytali u Mateusza czy Marka, to my dobrze wiemy, gdzie to miejsce było, że to była Cezarea Filipowa. Łukasz, myślę, że też wiedział z całą pewnością, gdzie to miejsce było, gdzie to się wydarzyło. Ale Łukasz celowo nie zapisał, jakby chcąc pokazać, że w tej Ewangelii jest coś zupełnie innego, bardzo ważnego, dla Łukasza absolutnie ważnego. Bo Łukasz podkreśla od początku to, że Jezus się modlił. Jezus, który modlił się na osobności i byli z Nim Jego uczniowie. Kiedy jest mowa o tym, że Jezus modlił się na osobności, to też pokazuje tam taki wyraz grecki jest, że Jezus jest scalony wewnętrznie, że Jezus jest spójny wewnętrznie, że On jest na modlitwie spójny z Ojcem, że On jest cały komplementarny w Ojcu, że On jest scalony w Ojcu, że jest jedno z Ojcem na modlitwie. My znamy Cezareę Filipową. Cezarea Filipowa to jest takie miejsce, w którym dotykamy największego bałwochwalstwa. To jest miejsce usiane różnymi ołtarzami dla przeróżnych bożków. To jest świat, który tak naprawdę jest zagrożeniem dla nas. To jest taka sytuacja, takie miejsce, które może nas zabić. I dlatego Jezus wyprowadza właśnie tam uczniów, żeby tam dokonali wyboru, żeby tam po raz kolejny się opowiedzieli. I zadaje im to pytanie, które rodzi się głęboko z modlitwy, z doświadczenia modlitwy, z doświadczenia miłości Ojca, która porządkuje, scala Jezusa od wewnątrz. Kiedy czytamy Ewangelię Łukasza, to widzimy, że wszystkie bardzo ważne wydarzenia są poprzedzone modlitwą. Pamiętacie, kiedy Jezus wybierał apostołów, żeby ich powołać na uczniów? To najpierw całą noc spędził na modlitwie, tylko Łukasz o tym zapisał. I teraz to bardzo ważne pytanie. Jezus idzie z uczniami, ale później idzie sam. Oddala się od nich, tak? Po to, żeby być tylko On z Ojcem, sam na sam, w niesamowicie intymnej relacji, żeby z tej relacji zadać im najgłębsze pytanie, żeby oni w tej relacji dokonali najgłębszego wyboru. Tak naprawdę na modlitwie poznajemy Ojca i rodzi się w nas możliwość wyboru. Wiecie, to jest niesamowicie ważne, żeby zobaczyć, że to też pytanie i ta modlitwa miała miejsce w samym centrum świata bałwochwalstwa. W takim miejscu, gdzie krok po kroku czekało niebezpieczeństwo na apostołów, tak? Gdzie w każdej chwili mogli zboczyć z drogi Jezusowej. Wiecie, to jest niezwykle ważne. Nie wiem, jaki mamy obraz bałwochwalstwa. Od razu myślimy sobie o różnych najrozmaitszych bałwanach, które stawiamy w naszym życiu, tak? O tym, co nam przysłania Boga. Podzielę się bardzo osobistym doświadczeniem, chociażby z dzisiaj. Kiedy siedziałem w kancelarii, najpierw dostałem informację o tym, że Mateusz, który ma 27 lat, dostał glejaka. Zachorował. Człowiek, który niedawno założył rodzinę. Człowiek, który ma dzieci. Moja podopieczna, z którą spotykałem się 4 lata, chodząc do niej z komunią pierwszopiątkową, jest w godzinie swojej śmierci. Jasio ma 4 lata. Dostałem tylko taką informację, że lekarze go zdążyli otworzyć i zamknąć podczas operacji. Nowotwór złośliwy. I wtedy sobie pomyślałem,
jak bardzo jestem bałwanem sam dla siebie. Ile we mnie wtedy rodzi się pytania, dlaczego? Ja tego nie rozumiem. Wiecie, jak często kłócę się z Panem Bogiem? Kiedy idę na adorację Najświętszego Sakramentu, kiedy chcę być przy Nim, rzadko kiedy mi się zdarza być spokojnym. To jest gdzieś modlitwa wyrywająca się z głębi serca, duszy, nie? Nieraz z tym pytaniem dlaczego, nie? Boże, wiesz, że chciałbym temu dziecku pomóc tymi rękoma. Jeśli by tylko się to dało, nie? Zrobiłbym wszystko, żeby to dziecko uratować, nie? Modlimy się o cud. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest zobaczyć to, że... Bo czasem postawić właśnie to pytanie. Komu ufam? Czy sobie ufam? Sile swojej mięśni, tak? Czy ufam Bogu? I może się okazać, że to bałwochwalstwo jest naprawdę najmocniej zakamuflowane w nas. Bo nie potrafię oddać tych sytuacji. Bo kłócę się z Panem Bogiem w tych wszystkich wydarzeniach, sytuacjach. Nawet nie wiecie, jak bardzo codziennie jestem kuszony. Kiedy dotykam ludzkich problemów, kiedy staję wobec sytuacji, czy nie stracić wiary. Bo są sytuacje, których nie rozumiem. I często, kiedy kładę się spać, kiedy robię rachunek sumienia, to myślę sobie, ja wcale nie jestem wierzącym księdzem. Jestem księdzem, który ma bożki. I tym bałwanem, któremu się kłaniam nieustannie, jestem sam dla siebie. Bo trudno mi jest zobaczyć Boga w tych wszystkich sytuacjach. Ale też coraz bardziej widzę to, że Pan Bóg nie przychodzi po to w naszym życiu, żeby z tego życia zabrać cierpienie. Co więcej, ja nigdy w życiu tak mocno nie spotkałem Boga, jak w tych momentach, w których najbardziej cierpiałem. Ale Bóg przychodzi w tych wszystkich sytuacjach i momentach i wchodzi w sam środek tego doświadczenia. Tak samo można zapytać, po co poszedł do Cezarei Filipowej? Powiedział, że takie życie jak Cezara Filipowa, usłane bożkami, niesie śmierć. I że musi tam wejść z apostołami, musi ich przeprowadzić. Jezus nie usunął cierpienia i nie usunie Bóg z naszego życia. Bóg nie usuwa cierpienia, ale wchodzi w sam środek tego cierpienia, żeby nam objaśnić. Mnie to bardzo uderza, kiedy patrzę na Jezusa, że Bóg nie ocalił Jezusa od cierpienia. Ale chociażby dzisiaj w Cezarei Filipowej wchodzi w sam środek tego cierpienia, żeby mu to objaśnić. To jest dla nas niezwykła Ewangelia, która pokazuje, co ma człowiek robić w świecie bałwochwalstwa, w świecie, którym sobie nie radzi, w sytuacjach, w których ci się grunt pod nogami osuwa, kiedy twoja wiara jest zachwiana, co masz robić? Jezus mówi, modlić się. Jezus mówi, masz się modlić. To jest niesamowite, że Piotr odpowiada właśnie tymi słowy, tak? Ty jesteś Mesjasz. I Jezus mówi, błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Nie objawiło ci tego ani twoje ciało, ani krew, ale z Ducha Świętego jest to w tobie. Duch Ojca mojego. To się mogło w nim narodzić tylko z modlitwy. Jezus idzie właśnie tam, do Cezarei Filipowej. Nie? Łukasz pomija to miejsce, bo tą Cezareą Filipową jest nasza codzienność, jest nasze życie. Każda sytuacja, w której konfrontujemy się, w której musimy sobie zadać to pytanie. Dla Łukasza jest ważne tylko to, gdzie to pytanie Jezus zadaje. Gdzie, w którym kierunku mamy szukać rozwiązania na to pytanie.
My sobie z tym kompletnie nie radzimy, tak? Z naszym bałwochwalstwem. My mamy tysiące różnych najrozmaitszych rozwiązań, jak rozwiązać przeróżne sytuacje, które raz po raz przychodzą w naszym życiu, i nie jest to modlitwa. I naprawdę nie jest to modlitwa. A Jezus mówi: modlitwa. Wiecie, to jest przepiękne, że jak Jezus wstaje dzisiaj od modlitwy, On już wie, co ma robić w swoim życiu. Jest napisane, że musi wiele wycierpieć. Dlaczego musi? Wiecie, to nie jest jeszcze sytuacja, w której Jezus będzie za chwilę pochwycony, że już jest krzyż na Niego przygotowany. Nie, to jest sytuacja, gdzie wszystko jest w miarę spokojnie. On jest jeszcze w miarę bezpieczny. Nikt na Niego nie czyha, żeby Go zaraz zabić. Przynajmniej o tym się jeszcze nie mówi. Co więcej, wszyscy idą za Jezusem. Coraz więcej ludzi za Nim zmierza, idzie. Nie. Ale tam jest takie słowo po grecku napisane, że to musieć, to jest słowo dei. To jest taka powinność, która rodzi się we mnie, nie? Ja odkrywam na modlitwie tę powinność. To nie jest tak, że świat mi każe, czy świat mnie za chwilę straci, zabije, tak? Ja muszę umrzeć. Nie. Jezus odkrywa w sobie o wiele wcześniej tę powinność. Ja muszę umrzeć, i ta powinność rodzi się na modlitwie. Jezus na modlitwie odkrywa to, co jest dla Niego konieczne. Konieczne, bo tak mówi o Nim Ojciec. To znaczy Ojciec już wchodzi w Jego sytuację, już zaczyna Mu wewnętrznie objawiać całą tę sytuację, tak? I to absolutnie nie leży w naszej naturze. Bo ile razy, widząc całe zło tego świata, widząc zło, które nas dotyka, widząc sytuację ciemności, trudu, ile razy w nas rodzi się odruch: uciekaj stamtąd, dziepie przerośnie, nie? Usuń problem. Bóg nie zabierze cierpienia, ale ma zdolność wejść w sam środek tego doświadczenia, przeprowadzić, objaśnić, tak? Jezus odkrywa, że musi wiele wycierpieć. To jest pierwsza zapowiedź męki. Potem będzie druga na górze Tabor, gdzie jeszcze bardziej objawi swoją chwałę. Tak. Ale Jezus wie to wewnętrznie już. Już tutaj pod Cezareą Filipową. Mierzyć się z całym bałwochwalstwem świata, żeby nas ratować z tych wszystkich trudnych sytuacji, żeby nas przez nie przeprowadzić, to On musi wejść w sam środek tego doświadczenia i wejść poprzez miłość, żeby pokazać, że jest miłość radykalna, żeby pokazać miłość, która jest radykalna. Jezus mówi: muszę wejść w śmierć tych dzieci, aby te dzieci przyprowadzić do życia. To jest niezwykłe. Jezus mówi: nikt mi życia nie zabiera, ja sam je oddaję. I to się rodzi z doświadczenia modlitwy. To się rodzi z doświadczenia modlitwy. Jezus odkrywa tę powinność w sobie. Jest jeszcze jedno słowo, które mnie dzisiaj bardzo mocno uderzyło. To jest słowo, posłuchajcie, bo chcę tym skończyć. Jezus im zabrania komukolwiek o tym mówić. Nikomu o tym nie mówcie. Wiecie, ja sobie myślę, że ustami świętego Piotra odkryli naprawdę wszystko. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A Jezus mówi: milczcie, nikomu o tym nie macie prawa jeszcze mówić. To jest ciekawe, bo to jest taka prawda, którą ma się ochotę nie wykrzyczeć całemu światu. To jest taka prawda, że jeżeli odkryjesz, chcesz ją wszystkim wykrzyczeć. No, a Bóg mówi ci: nie wolno. Dlaczego nie wolno? Szkoda, że ucięli nam tę Ewangelię, bo Jezus mówi dalej: jeśli chcesz mnie naśladować, to zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i idź za mną. To znaczy wejdź w to samo doświadczenie miłości, miłości radykalnej. Wejdź w całe to doświadczenie śmierci razem ze mną. Naśladuj mnie i idź za mną, bo ja będę ciebie chronił. I to będzie sytuacja, która będzie w twoim życiu krzyczała, nie? Obecnością Boga, która w twoim życiu odbije Jego twarz, oblicze Mesjasza, nie? Słowa to naprawdę ciągle za mało. Potrzeba jest czynów. Potrzeba nieraz takiego zawierzenia, zaufania. Nie. Dopóki nie masz tego doświadczenia, nie otwieraj gęby. Nie masz prawa się wypowiadać o Bogu. Nawet jeśli czujesz wewnętrznie, że to jest Mesjasz, nie?
jeśli on jest dla Ciebie tylko rzeczywistością gdzieś zawieszoną w próżni, lepiej nic o nim nie mów. Ale jeśli doświadczasz go jako tego, który jest niesamowicie bliski człowiekowi, który z miłości dla nas na modlitwie u Ojca rozeznaje to, że musi wejść w samośrodek tej naszej śmierci i ciemności, żeby nas przeprowadzić, nie? Żeby nas stamtąd wyrwać. Jeśli tego doświadczysz, nie? To Twoja twarz coraz bardziej staje się twarzą Jezusa. I tego Wam z całego serca życzę. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.